Cześć, jestem Konrad Śniady. Jakiś czas temu na moim kanale ukazał się film zapraszający Was do konkursu Grand Video Awards w kategorii Hobby i Podróże, który sponsorowany jest przez Fujifilm. Do wygrania była X-T3 razem z obiektywem. Tego samego sprzętu używałem na wyprawie do Afryki, Namibii. A teraz jestem na przylądku Nordkin na północy za kołem podbiegunowym i tego samego sprzętu używamy, żeby opowiedzieć tutaj fajne historie o północy, o ludziach tutaj, pokazać nam piękną przyrodę i trochę zmarznąć. Natomiast, żeby przekonać się, kto dostał nagrodę od Fuji, lecę dzisiaj do Warszawy. Wiktor, będziesz tęsknił? Będę tęsknił za tobą straszliwie. Po prostu nie mogę nawet o tym mówić, bo mi zasycha w gardle. No dobrze, więc jestem pod kinem Iluzją, gdzie odbywa się gala Grand Video Awards i już wkrótce dowiemy się, kto w tym roku dostał nagrodę w kategorii Hobby i Podróże. No i pogadamy sobie jeszcze ze zwycięzcą, zobaczymy, co to dla niego znaczy. Fujifilm, Grupa Raben, Mastercard, Miasto Stołeczne Warszawa, nie działałem, że tak będzie. W tej kategorii, proszę Państwa, znowu mamy coś ekstra. Bo poza nagrodą finansową laureat otrzyma aparat Fujifilm X-T3 z obiektywem Fujinon XF1855 i powiedziałem to z głowy. Doskonale ten aparat sprawdza się przy produkcjach wideo. A te największe gratulacje wędrują do Kamila Adama Janko. Następuje wręczenie, Państwo biją brawo, wszyscy się cieszą. Mam tutaj laureata nagrody w kategorii naszej, wiecie już jakiej, Kamil Janko. Powiedz mi jedną rzecz, co takie wyróżnienie tobie daje jako twórcy? Bardzo dużo przede wszystkim, zaskoczenie, nowy sprzęt, nowe możliwości. No de facto mogę wejść chyba na taki kolejny poziom. Jakości, myślę, i nie tylko obrazu, ale i samego kontentu, że będę mógł sobie pozwolić na jakieś nowe zabiegi w tym wszystkim. Chciałem właśnie to na środku powiedzieć, szczerze powiedziawszy, że tworząc te wszystkie filmy tak no, na strychu de facto, samemu w ciemności, no przychodzi do głowy taka myśl, kurczę, czy to jest warte, kumple właśnie siedzą na jakiejś imprezie, bawią się świetnie, po wakacjach jeżdżą, a ja siedzę i udaję, że coś tworzę. No i przychodzą takie eventy właśnie tak jak ten, który mówi, hej, to co robisz, serio jest fajne i ma to sens, rób to dalej. No i właśnie, kurczę, chyba tworzy właśnie to dla takich chwil. Ach, dobra, a ja muszę ten... Ja lecę z powrotem na koło podbiegunowe, także cześć. To by było na tyle w temacie Grand Video Awards, a ja właśnie wróciłem na przylądek Nordkin. Jesteśmy pod Laxelf. Już nie mogę się doczekać, jak pokażemy Wam odcinki z naszej północnej wyprawy.